Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Film sobie zaczniemy od naszych królisiów. O, królisie powyjadały wszystko. Poczekajcie. Ja tu... Aj, szopy nie mogę otworzyć się jak zwykle. O, poszło, czy jest? Tak, jest. Weźmy sobie tutaj to wiadro ze mieszanką. Może jakoś tutaj im trochę wsypmy, bo na pewno one mają ochotę. Skład tej mieszanki to kukurydza, pszenica, trochę płatków owsianych i słonecznik. No, czyli do wyboru, do koloru. One bardzo, ale to bardzo, one lubią jeść tą mieszankę i nasz najmniejszy gacek. Tam już wszystko ferajna gra. O, dobra. Ojojojojoj. Masz. Ja to odstawię. Jak możecie zauważyć po tytule, mamy nowy nabytek. Tak, jest nowy nabytek. Jak możecie wiedzieć, sprzedałem generała do kolegi Tomka z kanału Kolega Tomek. A tu nam się ukazuje kogut brachmy olbrzymiej brunatno-falistej. Jest przeogromny. Jest dużo większy od generała. Ja się nie spodziewałem, że są jeszcze większe. Jest to kogut z wyróżnieniem. Był na tym... Ej, dziewczyna moja, wyjdź. Aj, już uciekają, kurczę, no. Kajtuś. A raczej Halina, wracaj. Oho. No. Zdobył on 95 punktów. Jest naprawdę on fajny. Ma bardzo słabo tylko nogi owłosione. Jest na obrączce. No i jak już tutaj mi się w kadrę wbija też kurka, tylko nie dopytałem, czy ona jest brunatno-falista, czy kuropatwiana po prostu. Są ogromne. O, on ma 50 centymetrów. Wyobraźcie sobie moją kurę przy nim. To jest byk. Dostał na imię Czesio. Jest to Czesio. I Mariola. Mariola już tutaj, ona miała do czynienia z kogutami. Niestety jest trochę w opłakanym stanie. No ale tak to on jest przecudny. Czesio jest bardzo fajny. Tak, Czesiu. Czesiu, zrób skrzydełka. Zrobisz skrzydełka? Zrób skrzydełka, no proszę. Zrobisz skrzydełka? No nie chcę, zawsze jak go proszę, to on zrobi skrzydełka. Mam je od czwartku. Nie złapałem, żeby kura zniosła. Chyba na razie się nie niesie. Co jest na minus. No, ale się na pewno rozpocznie nieść. Ptaki te są wysokiej klasy. Od pana Zdzisława. Panie Zdzisławie, bardzo pana polecam i pozdrawiam. Tutaj kurka, jak możecie zauważyć, ma górną tą. Górną brew opuszczoną do dołu, co oznacza, że jest dobrej jakości. Jest jej kształt ciała ułożony w literkę N. Możecie zauważyć. Aj, tak. Tak. Ta, nie, poczekajcie. No, ale jak ten, to tak, tak, tak. Jest w taki N ułożony. Jest wszystko dobrze tu poukładane, pióra. No. No i co? Przejdźmy sobie do reszty ferajny. Dobra, jesteśmy u ferajny. Tutaj to się naprawdę dzieje. Tak krzyczą wszyscy. O, Mika siedzi sobie. Ja już tu widzę, że
sisunie zniosły. Nie, 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 nie. O, już uciekła, dobra. Nie wiem, jak ja to rozegram, bo tam mam nigdzie nie zagrodzone. Poczekajcie chwilę. Urna mać, wiedziałem. Dimek! Spokój, 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 spokój. Ty, Jezu, że zwierzę się, ty. Już! Ty niedobry jesteś. Tak gości traktować? Nieładnie tak gości traktować. Dimek, ty jesteś tutaj, chłopie, dłużej. Powinieneś przyjąć dobrze gości, a nie ty z łapami do nich. Ty, kurde, ty jesteś normalnie dominator tutaj. Czarna jarluś. No kurczę, no powiem wam, że takie małe, a takie wredne. Uch, ty. Dimek. Na szybko, prowizorycznie, taki mini wybieg. Brachmy nie mają lepszego. Że to ziemię powinienem wywalić, ale już trudno. Chociaż całe będą brudne zaraz. Zależy, żeby one były piękne. Młode i piękne non-stop. No ten... Taką chrypkę normalnie tu ma. Niestety, ale wam to zabieram. O. Kurczę, już tu 6 minut. Ja nic nie zrobiłem na tym filmie, a już 6 minut. Zapijesz? Proszę. Zapij, kochany. Zapij, proszę. Poczekam, aż zapieje. Nie, no nie wytrzymam z nimi. Jeden i drugi, nic mu nie brakuje. Czesio, ogarnij się. Taki mały, a taki groźny. A tam... Patrz, jaki buntownik, normalnie. Dimek! Dobra, tam w czterech literach z nimi. Ja tu widzę jajeczka. O, są już pierwsze jajeczka. Coś tu niosą, ale mniejsza z tym. Zobaczcie je. Patrzaj, jakie to będzie. Jaki to splash rośnie. Tutaj zaznaczone niteczką. Wszystko z paluszkami. Dobrze, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Coś fajnego tu nam rośnie. Fajny splash to będzie. A tutaj... O matko, nawet nie wiem, że zatrzymałem. Zatrzymałem i nie nagrywałem. Nie wiem, w którym momencie się zatrzymałem. Nawet. Ale dobra, tu o, zobaczcie, takie kurka na przykład. Tu będzie raczej kogutek. Tu też. Powiem wam, że tu jest 15 kurek i 16 kogutów. Więc niby sporo, niby nie. Te moje wszystkie silki jadą w Polskę. A raczej do lubelskiego. Już tutaj usiadły. Matko jedyna, no nie, no oni nie dadzą między sobą rady. Choć to jeden do drugiego przejdzie i się lać będą. Tu jest jajo silki, a już... One tu wkroczyły. Tak, Mariola? Mariola to fajna babka. Tfu, tfu, brzydka, strasznie. Strasznie ona brzydka. No. Zobaczcie, jak on fajnie pieje. Dobra, to chyba by było wszystko. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Chodź tu, mój ty... Patafianie. Widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam was ciepło. Na razie i cześć.
Dimek, ale żeby panie skubać, ja tam zatkałem, żebyś tawy do siebie dostępu nie miały. Ale nie, z wami to naprawdę nie dacie sobie rady. No zobaczcie, jak tu już się robi zielono powoli. Już tu fajnie wszystko zarasta. Tam to jest dopiero...